Dla jakiej wartości parametru m równanie ma przynajmniej jeden pierwiastek? W naszym równaniu niewiadomą jest liczba x. Wyznaczmy współczynniki a, b i c. Współczynnik a to jest wszystko to, co stoi przy x kwadrat. Współczynnik b to jest to, co stoi przy x, a współczynnik c to jest wyraz wolny. Może zapiszmy. Nasze a będzie wynosiło 1 minus m, b będzie wynosiło minus 4m minus 4, a c to jest w całości wyraz wolny, czyli minus 3m plus 5. O tym, ile pierwiastków ma równanie, decyduje delta. Jeżeli delta jest większa od zera, równanie ma dwa pierwiastki. Natomiast jeżeli jest równa 0, to równanie ma jeden pierwiastek. Ponieważ my chcemy, aby nasze równanie miało co najmniej jeden pierwiastek, co najmniej oznacza, że albo 1, albo 2, więc nasza delta musi być większa lub równa 0. Zapiszmy więc wzór na deltę. Delta równa się b kwadrat minus 4ac. Podstawmy dane z naszego zadania. B to jest minus 4m minus 4. Użyjemy tu kwadratowego nawiasu dodatkowo. Całe b jest podniesione do potęgi drugiej. Następnie mamy minus 4. Mnożymy przez całe a, więc całe a należy wziąć w nawias. A następnie mnożymy przez c, również całe c należy wziąć w nawias. Uprośćmy to wyrażenie. Minus podniesiony do potęgi drugiej znika. Zostanie nam 4m minus 4 do potęgi drugiej. Proponuję, aby minus 4 na razie przepisać, natomiast opuścimy nawiasy. Będziemy mnożyć każdy z każdym. 1 razy minus 3m daje nam minus 3m i 1 razy 5 daje nam 5. Następnie minus m razy minus 3m dostaniemy plus 3m kwadrat i minus m razy 5 daje nam minus 5m. Aby podnieść to wyrażenie do kwadratu, wykorzystamy wzór skróconego mnożenia. W naszym wzorze 4m stanowi a, a 4 to jest b. Podstawiamy do wzoru. 4m do kwadratu minus 2 razy a razy b, czyli u nas razy 4m i razy b, czyli razy 4. Następnie plus b kwadrat, czyli plus 4 do kwadratu. Następnie opuśćmy nasz nawias. Wszystko, co znajduje się w nawiasie, będziemy mnożyć przez minus 4. Minus 4 razy minus 3m daje nam plus 12m. Minus 4 razy 5 minus 20. Minus 4 razy 3m kwadrat minus 12m kwadrat. Oraz minus 4 razy minus 5m daje nam plus 20m. Dostajemy. Delta równa się 4 do kwadratu, 16, m do kwadratu, m kwadrat. Tu już możemy upraszczać. Dostaniemy 32m. Następnie 4 do kwadratu, 16. Tu mamy 12m minus 20. Minus 12m kwadrat plus 20m.
Teraz redukujemy wyrazy podobne. 16m kwadrat minus 12m kwadrat dostaniemy 4m kwadrat, następnie minus 32m plus 12m i plus 20m daje nam 0 i zostaje nam 16 minus 20, czyli minus 4. Po uproszczeniu wyrażenia na deltę możemy już to wyrażenie podstawić do naszej nierówności. Czyli za deltę wstawiamy wyrażenie 4m kwadrat minus 4. To ma być większe bądź równe 0. Naszą nierówność możemy podzielić przez 4. Dostaniemy m kwadrat minus 1 jest większe bądź równe 0. Teraz wykorzystamy wzór skróconego mnożenia. Rozłożymy nasze wyrażenie na dwa nawiasy. M kwadrat to jest nasze a kwadrat, a jedynka to jest nasze b kwadrat. Po rozłożeniu na nawiasy dostaniemy m minus 1 razy m plus 1. To ma być większe bądź równe 0. Szukamy miejsc zerowych. Stąd dostaniemy, że m minus 1 równe 0, czyli m równe 1, a z drugiego nawiasu dostaniemy m plus 1 równe 0, czyli m równe minus 1. Aby rozwiązać nierówność kwadratową, musimy narysować wykres. Na wykresie zaznaczamy nasze miejsca zerowe, czyli minus 1 i 1. Ramiona naszej paraboli będą skierowane w górę, dlatego że współczynnik a jest dodatni. I szukamy argumentów, dla których wartości będą większe lub równe 0. Czyli zaznaczamy ten fragment wykresu, który znajduje się nad osią x. Zaznaczmy ten fragment i ten fragment, ponieważ również ma być równe 0, to łącznie z miejscami zerowymi. Te fragmenty rzutujemy na oś x. Ponieważ w tej nierówności naszą niewiadomą było m, tak naprawdę nasza oś x nie jest osią x, tylko osią m-ów. I rozwiązaniem będą m-y należące do przedziału od minus nieskończoności do minus jedynki domkniętej. Suma od jedynki do nieskończoności. W ten sposób znaleźliśmy wartości parametru m, dla których nasze równanie z niewiadomą x będzie miało przynajmniej jedno rozwiązanie.